Oficjalne obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej zaczynają się jutro, jednak już dzisiaj do Supraśla przyjechały reprezentacje zaproszonych krajów. O godzinie 3 w nocy przyjechali Grecy, 10-osobowa grupa z 3 baciuszkami, którzy w ciągu dnia zwiedzili Muzeum Ikon oraz monaster w Supraślu. Około godziny 15 przyjechała grupa z Ukrainy, znajoma już dla naszych tutaj osób z Polski, gdyż byli oni u nas już w listopadzie z Kowla. Też 10 osób z baciuszką oraz grupa z Kaliningradu, nieco mniej liczna, jednak jak zawsze z nami, znana też niektórym już osobom, pani Jelena, często z nami pielgrzymują. Goście zjedli obiad, następnie uczestniczyli w nabożeństwie całonocnego czuwania, a wieczorem po kolacji odbyło się spotkanie informujące o działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce oraz na terenie naszej diecezji, a także gry i zabawy, podczas których goście mogli poznać się między sobą oraz mogli poznać głównych organizatorów.